Ja pierdziu, ale kurwa dałam dupy. To nie pójdzie w internet. Trzeba wyciąć. No jakoś żeśmy przeżyli, prawda? No. To nie było nasze jakby no, wymarzone miejsce do spania. Tutaj są takie fajne łóżka. Można sobie leżeć. O! A tu mały gekon. Dzień dobry. Widzicie? O, już nie widzimy. No. Wiecie co? Tutaj na tym śmietniku ktoś zostawił kapelusz. No to będzie opowiastka o nieroztropnej Śnieżce i zgubionej karcie. No okej, okay. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za adres i gdzie to w ogóle jest. I no tutaj jest numer 12. No i co? Jak to nie wiadomo, który to jest numer? Kurde. A tu jest jakaś knajpa. All right, no worries. So we're just gonna go past Marbella and we wait another 2-3 days, all right? Yes, it is. All right, cool, no worries. Thank you very much. Thanks. Thank you. I owe you a cup of tea afterwards. All right, no worries. All right, thank you very much. Thanks. Bye. Bye. No nie. I co? Nie. Nie przyszło jeszcze. No ale dobra, przynajmniej odebrała telefon wreszcie, nie? No wiadomo, o co chodzi. No dobra, to super. Dobra, nastawię na gdzieś. Dobra, to poszukamy i... Okej. Gira a la derecha hacia el Paseo Marítimo Rey de España. Powiedzieć, że z tego co widzieliśmy tutaj w Hiszpanii, to jest bardzo duże zróżnicowanie. My naprawdę zobaczyliśmy bardzo mało tej Hiszpanii, ale to co zobaczyliśmy, to już widać po prostu taka namiastka całego kraju. Duże zróżnicowanie terenu, ale także zabudowy. Tak więc widzieliśmy slumsy, ale na przykład tutaj ta okolica Marbella to jest najbardziej właśnie taka ekskluzywna część wybrzeża, gdzie są najpiękniejsze domy i naprawdę jest ładnie. Piękne domy. Mi szczególnie podobają się tradycyjne, których jest większość, ale są też nowoczesne domy. No, wszystkie, muszę powiedzieć, są zbudowane z gustem. I wiele domów ma takie fajne skrzynki na listy, takie dziury. Cartas po hiszpańsku, to znaczy listy. Spróbuję parę Wam pokazać. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie, jaka ta jest ładna. Naprawdę. Bardzo fajne. O, tutaj jest taki nowoczesny dom. Ładny, prawda? Ja nie lubię nowoczesnych, ale ten jest bardzo ładny. Tutaj kolejna jest, taka trochę bardziej tradycyjna, ale też ładna, prawda? A tutaj na przykład jest obłożone płytkami, które pasują. Tutaj te płytki dookoła bramy są. Ja odejdę, żeby pokazać. O, Casa Soleada. Soleada, przepraszam. Piękne te bramy też mają. I tutaj taki właśnie jest dom półtradycyjny, półnowoczesny. O, proszę. Proszę, następne. Liczby też często są. O, a tu mały gekon. Dzień dobry. Widzicie?
O, już nie widzimy, no, uciekł. Chciałam powiedzieć, że liczby też często są właśnie fajne na takich ceramicznych płytkach zrobione, na takich kafelkach. Super, takie nawiązanie do tradycji. No, zaraz mi tutaj wyjdzie godzinny blok z tego, że Wam pokazuję, jak wyglądają skrzynki na listy. Co drugi dom mniej więcej ma takie ładne. Tu też jest ładny ogród. I pokażę Wam jeszcze w tym domu obok. Bo już tu byłyśmy na spacerku rano, to już wiem, mam już obcykane. Popatrzcie, ten dom też jest... A, tu za tym garażem, teraz garaż. Tutaj ten dom. Też ładny, prawda? I piękna skrzynka na listy. Za dużo nie mogę Wam pokazać, bo albo są płoty takie wysokie jeszcze, o, tutaj matą zastawione, albo żywo płoty rosną, lub jakieś inne krzewy, ale tutaj z jednej strony z boku ten dom mogę trochę pokazać, bo tutaj ta działka jest na sprzedaż, nic tutaj nie ma, więc widać kawałeczek domu. Dawno gotowania nie było, a przecież ja gotuję cały czas. I dzisiaj danie a la Śnieżka, czyli po prostu co się nawinie. Zachciało nam się ryżu, tak jakby może taką paella. Jesteśmy w końcu w Hiszpanii, ale się okazało, że nie mam ryżu. Będzie w takim razie kasza jaglana z warzywami. Wszystko się pięknie smaży, piecze i zaraz będzie, a do tego niedźwiedź dostanie karkóweczkę. Strasznie lubię plaże, wiecie, i koniecznie chcę mieszkać nad morzem, bo właśnie lubię rano sobie przejść, tak jak tutaj widać, będzie za chwilę, ludzie sobie biegają, ja sobie robię ćwiczenia. Ja nie biegam, nie lubię biegać, jakoś mój organizm nie bardzo dobrze to znosi, natomiast lubię takie szybkie power walk, robię taki bardzo szybki spacer, taki intensywny, lubię chodzić z kijami. Mam swój zestaw ćwiczeń, a Bela tu właśnie robi mi kubę. Tak więc muszę zaraz tutaj to ogarnąć sytuację. Dobra, się zajmiemy tym. Pani sobie tutaj przybiegnie. Dobra, sytuacja ogarnięta. Idziemy dalej. Tak więc gdzie ja tam skończyłam? Aha, że lubię właśnie na plaży, lubię sobie przejść się, zrobić sobie swój power walk. Albo spokojnie pochodzić, zależy od dnia, jak się czuję. Porobię sobie ćwiczenia i szczególnie w taki słoneczny dzień jak dzisiaj, to po prostu jestem od razu pełna energii. Potem sobie idę popływać i to jest po prostu rewelacyjny początek dnia. Zobaczcie, jaka tu jest ładna restauracja. Restauracje faktycznie są tutaj na dość wysokim poziomie. Tutaj są takie fajne łóżka. Można sobie leżeć i podziwiać morze. Fajnie. No niestety trzeba tylko mieć trochę bardziej zasobne portfele, bo no, nie jest tutaj najtaniej.
Zobaczcie, tutaj mają basen. Ten dom mogę wam akurat pokazać, bo tutaj rozwalił się płot. A te wszystkie inne domy to są tak pozagradzane, że normalnie nie można nawet zajrzeć do środka. No to ja rozumiem, ludzie chcą trochę prywatności. Ale teraz chyba tu nikogo nie ma, bo wszystkie żaluzje, wszystko jest pozamykane. Ja pierdziu, ale kurwa dałam dupy. To znaczy nie dałam dupy, wiecie, tylko... Znaczy wiecie o co chodzi, nie? Tylko po prostu przyjechaliśmy na stację i niedźwiedź no zatankować i on mówi, no to daj kartę. I kurwa, wiecie. Ja po prostu... Mnie teraz oświeciło, że ja kartę zostawiłam na stacji. Na innej stacji kilkaset kilometrów przedtem, bo ja szłam do łazienki i po prostu, wiecie, tam są nieraz takie płatne te, no takie barierki, co trzeba zapłacić, my nie mamy drobnych i ja mówię, no to dobra, to ja tam daj mi kartę, ja wezmę kartę, ale że kurczę, wiecie, babskie ubrania, one kurczę, nigdy nie ma kieszeni, nie? To trzymałam tą kartę w ręku i potem no musiałam zrobić, co musiałam zrobić, no więc położyłam ją na tym opakowaniu, co jest papier, nie? Na tym pudełku, co jest papier i no jest to tam została, nie? A my żeśmy już teraz przejechali kilkaset kilometrów, to ja nawet nie wiem, gdzie to było. No tam bym poznała tą stację, ale co, będziesz wracać się pół dnia i pół dnia byśmy musieli w tamtą stronę jechać i pół dnia wracać i na każdej stacji po kolei się zatrzymywać, żeby zobaczyć, co radzą karta. Świetnie, nie? No to będzie opowiastka o nieroztropnej Śnieżce i zgubionej karcie. Tak więc mówię wam, ja nie wiem, czy to tylko mi się przytrafiają takie przygody, ale to jakaś masakra po prostu z tą kartą. Powiem wam szczerze, że no po prostu nic, tylko sobie strzelić w głowę, no ale samemu to trudno sobie w głowę strzelać, więc co zrobisz, no. Całe szczęście, że dzisiaj przy tej, wiecie, całej technologii to jest na tyle łatwo, że po prostu zaraz jak się zorientowałam, że tą kartę zgubiłam, zostawiłam gdzieś tam na którejś stacji, a tak jak wspomniałam, po prostu nie wracaliśmy się, no bo my żeśmy, ja ją zostawiłam gdzieś we Francji. Na jakiejś stacji, gdzie tankowaliśmy we Francji. Ja nie wiem dokładnie, która to stacja była. No gdzieś na trasie, nie? No nie będziemy się wracać i każdą stację po kolei odwiedzać, żeby zobaczyć, gdzie jest moja karta. No to bez sensu jest. Cały dzień byśmy stracili. No, po prostu korzystając, wiecie, z aplikacji, no bo dzisiaj masz cały bank, wszystko, nie? W telefonie. No to zablokowałam zaraz tą kartę. No i tam zaraz było, jak ja zablokowałam tą kartę, to była opcja, czy chcesz zamówić nową kartę. I sobie myślę, no tak. No ale teraz gdzie ją wysłać? No bo właśnie jak jesteśmy w podróży, no to jest taki problem, gdzie tą kartę wysłać, tak? Chodź tutaj, Bela. I
No i siedziałam i myślałam, kurczę, 2-3 dni, jak my to zrobimy, no nie? Nawet tam się skontaktowałam, słuchajcie, nawet z konsulatem właśnie. O, tu od razu odpowiem na pytanie, bo kiedyś się mnie ktoś pytał właśnie, czy mamy kontakt z konsulatem, czy z ambasadą i tak dalej. Tak, i zadzwoniłam do konsulatu i się spytałam, czy mogłabym podać adres konsulatu, żeby tam karta przyszła, i baba mnie wyśmiała po prostu. No, powiedziała mi, żebym na Facebooku szukała Polaków, którzy mieszkają w Hiszpanii i ktoś może mi pomoże. No i powiem wam szczerze, że tak spędziłam 2 pierwsze dni i szukałam, i nawet tam jakiś tam telefon do kogoś dostałam, do jakiejś Polki. Ale ona mi powiedziała po prostu wprost, że ona się nie będzie tym zajmować, bo mówi, ona robi wycieczki i ona mówi takich telefonów właśnie, wiecie, że ktoś coś zgubił i tam potrzebuje wysłać albo coś tam, no, wiecie, życie ratować, to ona ma i ona nie jest, od tego jest właśnie, mówi, konsulat czy tam ambasada, a ona po prostu wycieczki. No i w sumie, prawda, no to ma rację, prawda, więc trudno było się jej dziwić. No, przeprosiłam, tak szczerze powiedziawszy, i powiedziałam, że no przepraszam za kłopot, nie? Że po prostu zawracam głowę. No i myślałam i wymyśliłam. Zaczęłam się pytać wszystkich znajomych, czy ktoś nie ma kogoś znajomego w Hiszpanii. I słuchajcie, nasi znajomi Anglicy, ci, których żeśmy poznali w Turcji, tam na filmach było w Turcji na plaży, potem w Grecji żeśmy się z nimi widzieli. Tak więc oni powiedzieli, że mają znajomą, który mieszka w Marbella. No to sobie myślę, fantastycznie. My jesteśmy na początku Hiszpanii, wtedy byliśmy. Zanim dojedziemy do tej Marbei, to może ta karta już dotrze. No to poprosiliśmy ich o kontakt z tą osobą. Ona się zgodziła. Podała nam adres, no więc zamówiłam kartę na ten adres. No i jak to tam bywa, ileś tam dni roboczych, prawda, no to w ciągu tygodnia powinna dotrzeć. No i my żeśmy w ciągu tygodnia dojechali tutaj, po drodze żeśmy tam dzwonili i wiecie co, ta kobieta nie odbierała telefonu. No, i co? Sekretarka. Automatyczna sekretarka. Cholera. I taki jeden telefon, drugi telefon taki głuchy, i żeśmy zwątpili. Dlatego właśnie żeśmy przyjechali pod ten adres, żeby zobaczyć, czy to w ogóle taki adres istnieje, czy tu w ogóle jest dom, czy to nie wiadomo co, nie? To też takie by było dziwne, no bo to osoba polecona, no ale nigdy nie wiesz. No okej, okay. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest za adres i gdzie to w ogóle jest. I no, tutaj jest numer 12. No i co? Jak to nie wiadomo, który to jest numer? Tak więc adres okazało się, że jest ok, ale ja miałam tak jakby numer domu, a nie miałam numer mieszkania. I faktycznie, potem ta pani odebrała, mówiła, że nie ma tego listu. Alright, cool, no worries, thank you very much, thanks. Thank you. I owe you a cup of tea afterwards. All right, no worries. All right, thank you very much. Thanks. Bye. Bye. No nie. I co? Nie. Nie przyszło jeszcze. No ale dobra, przynajmniej odebrała telefon wreszcie, tak. Nie? No wiadomo o co chodzi. No dobra, to super. Dobra, nastawię na gdzieś. Dobra, to poszukamy i okej. Okay. Wreszcie ta kobieta odebrała telefon, jak my żeśmy akurat stali u niej pod blokiem. I mówiła, że nie ma żadnego listu, ale ona będzie tam sprawdzać tą skrzynkę i że nam da znać, nie? Ej, to był akurat piątek. No to my mówimy, no to może będzie w poniedziałek, dlatego żeśmy tam szukali właśnie tego miejsca. I no Marbella to nie jest najlepsze miejsce do spania na dziko. No ale żeśmy znaleźli, tak jak wam pokazywałam, tam co żeśmy spali, między innymi kamperami. No i jakoś żeśmy przeżyli, prawda? No, to nie było nasze jakby no, wymarzone miejsce do spania, ale też nie chcieliśmy za daleko odjeżdżać, żeby się potem po prostu nie wracać. No i przeczekaliśmy do poniedziałku, a karta nadal nie przyjechała.
I później stwierdziliśmy, że w takim razie już nie będziemy czekać dłużej, że zaczniemy się po prostu przygotowywać do przekroczenia granicy z Maroko, że jeszcze jak ta karta przyjdzie w ciągu jednego czy dwóch dni, no to będzie, a jak nie będzie, no to nie będzie. No i powiem wam, jak się to wszystko skończyło, bo na pewno jesteście ciekawi. Więc okazało się, że ta karta nie doszła. Ja dostałam powiadomienie o tym, że karta została niedoręczona, bo był zły adres. No adres był po prostu niepełny, bo nam ta kobieta nie podała pełnego adresu, a w momencie, gdy kurier chciał dostarczyć przesyłkę, to ona nie odbierała telefonu. No i dupa, no. No szkoda, szkoda, no. Karta Revolt, bo to karta Revolt jeszcze nie powiedziałam na początku, prawda? To jest karta, którą my korzystamy z niej najczęściej, jak jesteśmy za granicą właśnie, no to my korzystamy. Ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy, ale my korzystamy wiele lat i dla nas jest bardzo korzystna. Nie dla każdego jest korzystna może. Może ktoś w swoim banku ma lepszą ofertę takiej karty wielowalutowej, ale dla nas ona bardzo się fajnie opłaca i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakby ktoś chciał sobie z karty Revolt skorzystać, to ja umieszczę link taki spersonalizowany. Jak ktoś tam sobie tą Revolt założy, to może jakiś grosz mi wpadnie. No. Tak więc jeśli macie zamiar, to użyjcie tego linku. No. Ale generalnie rzecz biorąc, tu nie jest reklama, tak? Tak więc ja tylko mówię ze swojego doświadczenia, że my używamy i we wszystkich krajach ta karta działa. Mamy bezpłatnie, wybieramy pieniądze z bankomatu i jak płacimy w sklepach, to też płacimy bez prowizji. Tam się po prostu robi takie podkonta w różnych walutach i samemu wymienia pieniądze. To tak mniej więcej jak cinkciarz.pl, ten kantor taki internetowy. I naprawdę jest dobry kurs, bo ja jestem taka dość szczegółowa w takich sprawach. I sprawdzam, porównuję, często też porównywałam, na przykład robiłam zakupy za podobną kwotę naszą kartą do banku i tą kartą Revolt. I po prostu zawsze Revolt wychodzi taniej. To nie jest duża różnica, ale zawsze troszkę tam taniej. Tak więc my tą kartę bardzo lubimy. I to jest też taka bezpieczna karta, bo właśnie w takim wypadku jak moim gapowe zgubienie karty, znaczy jak ci ktoś ukradnie, czy jak zgubisz, no to wiele nie tracisz, bo stracisz tam tyle, ile wpłaciłeś na tą kartę. Jakby na przykład ktoś użył jej i zrobił zakupy, nie? No to ile tam stracisz? Nic. A na przykład jak masz taką kartę, na której ci wpływa pensja i może dobrze zarabiasz, no to wtedy taka karta, utrata takiej karty, no może sporo kosztować, więc wydaje mi się, że na wyjazd lepiej taką kartę prepaid, czyli przedpłaconą, z takiej karty korzystać. Wiecie co? Tutaj na tym śmietniku ktoś zostawił kapelusz. No wiecie, właśnie chciałam strasznie mieć słonkowy kapelusz i już patrzyłam, czy gdzieś nie kupić, ale ten kapelusz jest tutaj troszeczkę zniszczony. O! Tak, i dlatego ktoś go zostawił, ale ja myślę, że to bez problemu da się naprawić, nie? No nie wiem, no zobaczymy, ale fajny. A jak nie, to chociaż do zdjęć będzie. No i co powiecie? Wydaje mi się, że całkiem okej, prawda? Ma trochę większe rondo właśnie niż ten mój taki zielony kapelusz, który najczęściej mam na głowie. No i wiadomo, że taki kapelusz słomkowy to jest trochę lżejszy i zawsze po prostu trochę mi było brak. Za pierwszym razem, jak żeśmy pojechali, to ja kupiłam sobie taki słomkowy kapelusz, ale w samochodzie trochę ciężko jest, wiecie, gdzieś się przydusi czy coś, one są właśnie bardzo delikatne, więc przypuszczam, że za długo nie pożyję, dlatego właśnie chciałam reanimować ten kapelusz.